Cześć, Dugmeru HDTV Polska, spotykamy się w naszej redakcji. Za mną stoi telewizor najnowszy LG OLED, model E7. I dzisiaj przygotowaliśmy dla Was krótki film na temat tego, jak mierzymy input laga. OLED E7 jest idealnym przykładem, dlatego że bardzo dobrze nadaje się właśnie dla graczy ze względu na niskiego input laga, który w każdym trybie wynosi 21 milisekund. Żeby to sprawdzić, potrzebujemy oczywiście najnowsze gry i to takie gry, które wymagają szybkiej reakcji między padem, a tym, co dzieje się na ekranie. Za mną, jak widzicie, najnowszy Dirt 4 od wydawnictwa Techland. Mamy też bijatykę najnowszą, czyli Tekkena 7 od dystrybutora Cenegi. Oni nas wspierają i dzięki temu, właśnie dzięki tym grom możemy dokładnie to zmierzyć, no bo jak wiecie, zarówno w wyścigach, jak i w bijatykach ta reakcja jest bardzo potrzebna, szybka, no i jest bardzo ważna, tak, między tym, co naciśniemy, czy będziemy skręcać na padzie, czy będziemy szybko wklepywać kombinacje w bijatyce, to jest niezwykle ważne, dlatego input lag jest tak istotny. Tak jak powiedziałem, ten telewizor ma bardzo niskiego input laga. W sieci możecie znaleźć wiele różnych opisów, jak mierzyć input laga, natomiast powiem Wam, że szczególnie w Polsce, jeżeli w ogóle coś takiego się pojawia, to dotyczy tylko i wyłącznie trybu Full HD. Tutaj mamy taki input lag tester. Notabene nie jest drogi, można go kupić i służy on właśnie do pomiaru trybu Full HD. I to jest klucz, dlatego że tym urządzeniem możemy zmierzyć tylko tryb Full HD. Natomiast wszystko się rozchodzi o to, jak zmierzyć tego input laga w trybie Ultra HD. W końcu mamy najnowsze konsole, tu stoi Xbox One S, który wypuszcza tryb Ultra HD, mamy PS4 Pro, zaraz wejdzie za kilka miesięcy Xbox One X. No i właśnie, jak to zmierzyć? No i na ten pomysł wpadł jak zwykle niezawodny Maciej Koper, który już dokładnie opisze to za chwilę, jak robimy to i jak te pomiary są dokonywane, że możemy też w testach dla Was pokazać nie tylko tryb Full HD, ale wszystkie tryby właśnie związane z Ultra HD, czyli między innymi jak chociażby będziemy grali w HDR-ze. Bo fajnie by było chociażby w Dirta, w Tekkena czy w inne gry właśnie grać w trybie HDR, a przy okazji mieć bardzo niskiego input laga. No to ja myślę, że w tej chwili oddam głos już Maciejowi i dokładnie on wytłumaczy nam, jak dokonał tego pomiaru na tym OLEDzie E7 od LG. Zapraszam. Cześć, Maciej Koper. Piotrek poprosił mnie, abym opowiedział Wam trochę o input lagu od strony technicznej, więc właśnie to zamierzam zrobić. Jak widzicie, zagęściło się tu nieco kabli i sprzętu, ale tak jest zawsze, jak wchodzę na scenę. Więc mamy lag testera i chciałbym jeszcze raz uczulić, że wyniki, które widzicie na innych stronach, mogą być nie do końca tym, co Was dotyczy. Ponieważ do zeszłego roku, od zarania dziejów w zasadzie, input lag mierzyło się tylko i wyłącznie w Full HD. Natomiast mamy teraz konsolę z Ultra HD, z HDR-em, ze wszystkimi elementami, a niestety nie każdy telewizor jest tak przyjemny jak LG E7 i nie każdy zapewnia takiego samego laga w tych dodatkowych trybach. Jak obszedłem ograniczenia tego urządzenia? Właśnie za pomocą tych zewnętrznych procesorów obrazu, o których więcej w zasadzie możecie poczytać na dedykowanym wątku na naszym portalu. Natomiast mamy tutaj skaler oraz coś, co wstrzykuje metadane, jak to fachowo się mówi, i dokładamy po prostu HDR do naszego tego sygnału testowego. Tak by wyglądał lag, gdybyśmy nie zmienili trybu. Czyli jak widzicie, on z fenomenalnej wartości 21 nagle jest 88. Co się stało? Otóż w trybie HDR-owym są zupełnie inne ustawienia obrazu i warto się nad tym pochylić. Musimy tutaj wybrać tak samo tryb gra. W tym momencie na OLEDzie będziemy mieli dokładnie taką samą wartość jak w Full HD. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nie na każdym telewizorze tak musi być i na niektórych te wyniki muszą być, mogą być wyższe. Dlatego właśnie przygotowałem taką procedurę Wam, abyście dokładnie wiedzieli, na jakiej konsoli, z jakim opóźnieniem macie się mierzyć. I pamiętajcie, poniżej 30 milisekund jest to w zasadzie efekt placebo, lag jest nie do odczucia. Tyle z mojej strony, dzięki.